Witamy Was, jestem tu u Wodzia. Hello, macham ręcami, jakby się kto pytał. A dlaczego, żeby było fajnie? Aha, no. To już wiecie. Wodzio tutaj robił, widzicie, kabinę. O. I już ma skończoną. Jeszcze zostały mi drzwi. Powiesz może w środku, bo tu wieje. Ale postawię to. Chcę się przynieść. Jeszcze to będę musiał zaślepić. Nie patrzyłem nawet, czy tam jest przejście, ale prawdopodobnie jest doczołowo przyspawane i tu trzeba otwór zrobić i nie, żeby jak pasuje, nie? Bo drugie będzie, co będę też skrajnie dawał i tu sobie dam, tu przebiercę, później to zaspawam i tu był jeden, ten lampa robocza, nie? Bo na początku tak były, już widziałem parę i ta jest odcięta tu i dwie. Dwa takie same te. Tu są te nowe. O. Trochę było na rogach zgnite, to wyciąłem, ale tu nie ma widać. Tam pod spodem, nie? I tu i jest wycięty i blacha spawana. Tu ten próg wywalony, nie? To się tylko uszczelka niszczy. W Perkinsie mam tak samo zrobione. I co? Nowe te. Tutaj ograniczniki do drzwi. Co tam szukasz? No bo to zgnite, to chciałem to wyspawać, ale szkoda, o. Tu już z dołu nie było dojścia, nie? Bo to nie spawali, zanim przyspawali, to już nie jest zespawane, bo to jest załamane trochę, nie? O, a tu w ogóle, o. Mhm. Bo to było tak. Co kto widzi, to... No ale jest, nie? Będzie kabina. Jutro będzie pasowane, jak dożyje, nie? O. Cześć Mariusz. Cześć. O, tam jest widać, ile jest wsadzone, nie? Tam po dole, nie? Tutaj wieje strasznie. Tu było. To ci pokażę, to sfilmujesz. Dzień jest mój, tak więc, tu, że tu jest źle. Tu było wygnite, a tam to jeszcze z góry, nie? No i tyle. Te nowe, profil, tam tak samo. Ten był, jeden był na wilot z góry i z dołu, nie? Teraz będę wkładał te. Ale to jutro. Bo jeszcze muszę do drzwiach, mówię, myślę, że nie, do lusterek. Sporniki przyspawać i... Bo jak to może być, bo tu obciąłem też, nie? W Perkinsie też zrobiłem. Bo ten wspornik to jest taki pałąk, nie? I on musi być tak odstawiony, żeby drzwi można było otworzyć. To praktycznie lusterko, to trzeba się tam przechylić, żeby to lusterko widzieć. Tu się patrz w tą stronę, jak mówisz, żeby, no? Żeby lusterko widzieć, a teraz będzie do drzwi przyspawane. Nie będzie żadne teleskopowe ani nic, bo po co? W Perkinsie jest tak też zrobione i jest, nie? No i... Pięknie. Teraz jeszcze te drzwi, tak dopiero z drzwiami wszystkimi i z wszystkim pójdzie do opiaskowania, nie? Dwa dni to, ale non stop, nie? Razem z tymi blaszkami do kabla wczoraj, co robiłem, nie? Bo to naciąć, tu też naciąć, tamte blachy. Razem z tamtymi blaszkami, no, na płotnikach. Na przewód, nie? A to musiałem naciąć tarczą, bo gilotino nawet i mam nożyce takie elektryczne i rozmaite, nie? Ale to się robi śruba. A te parę odcinków naciąłem jedynko tym, szlifierko kątowo, jedynko tarczą, nie? I przynajmniej nie są wypaczone. Na dole były zgnite, doszypte, do uszczelek tam, z tyłu. No ale jest. Teraz to nie wygląda, to będzie w stanie. W sensie. Teraz to będzie wyglądać, jak to będzie już całkiem gotowe, nie? A się do piaskowania da, nie? Tam ktoś mówił, powinniście mieć piaskarkę. Do czego? Jak nie macie co robić, to sobie kupcie. Ja tu nie będę jeszcze piaskował, bym się wcale nie wyrobił.
ani Michał nie będzie piaskował, ani Mariusz, bo nie mają czasu, nie? Ani Marek. No i ani Asia, żona Bodzia nie będzie piaskować. My nie piaskujemy, codziennie potrzebujemy piaskować. Ale to jak się ktoś uczepi, to się normalnie czepia. Na przykład jak ktoś kupił 912, o, maszyna, super, tylko u nas Ursusy są złe. Ale to nic, niech wam tam będzie, nie? Schiza. Hello, witamy was. Hello. Co tu, Bodzio, porabiesz? Skrobiesz. To jest zasilikonowane, od silikonu zginite. Gdzie tu zamek takie? Takie gówno, to się przykręca zamek i koniec, a nie. Tu akurat nie zgniło, ale tu chyba nie. Tak, ja muszę tu przejść. O, tego grzyba, jak tu jest uszczelka szyby. Wiedzące, a musisz to, a tata jest tylko jeden, a co ja mam się powalić i czekać na śmierć? Trzeba robić, a nie leżeć i głupa palić. Nie będę leżał, trzeba robić, mnie nikt nic nie pomógł, to ja wiem, jak to jest dobrze. Jeszcze każdy doił, ile wleźli. Tam jest zrobione i to nie ma tego powietrza, nie? Takie nie, to jest ocet, tym i kwas i... A, no właśnie, bo to takie śmierdzi, nie? Takim no. Właśnie, no, silikon. To jest zwykły tutaj, wywalony. Ja wiem, że jak nieraz silikon się weźmie, taki, to nie, taki to jest zapach specyficzny. Dawał nowy, czy będę to wysławiał. Ciężko mi powiedzieć na obecny moment. A ja nie wiem, czy nas będzie słychać, ale myślę, że tak. Mówię, nie wiem, co ja tu będę dawał, no. czy będę profil zmieniał, czy będę z blachy wyginał, nie? Mhm. No to na dole tak samo, nie? Pokażę wam tutaj, o. I to jest trochę zdolny. U góry nie zasilikonowali, nie? No. Tylko na dole, nie wiem. Takie coś. I normalnie przyjdą dogięte te pałągi i lustra te zwykłe. Bo tu nawet jakby się zrobiło teleskopowe, się otwiera. I co? A te oryginalnie jak są, to jest obcięte już tu z przodu. To tak to stoi? I to najlepiej by się patrzało z tej strony, nie? No to nic pomyślane nie jest. U nas to miałem dawno zrobione, nie? Jak był zaraz kupiony ten Perkins. On był z kabiną. A tu jeszcze Mariusz mówi, że szerzej. No to mu dałem o 15 cm dłuższe płaskowniki. Tu wsporniki. Ja mam tylko zagięte w Perkinsie i na dwie śruby dane i to też się nic tu nie dzieje. A tu jest teraz, ma być przedłużone, no to będzie przedłużone. No ale więcej roboty będzie z tym gównem. No to u góry chyba akurat może nie będzie nic do roboty. Jak to będzie piaskowane, to najlepiej trzeba było zanurzyć w silikon całe i dobra. Tu już wydrapywałem częściowo, ale jeszcze go jest, nie? O, tu. No jeszcze odchodzi. Jak to mówi twój tata, mój teść, po jakiego grzyba? Albo tu. No coś to się gumki daje. Niemal to się docina. Po co takie dziadostwo daje? Silikon. Nie, to każdy tylko pootwierał, aby się nachapać, nie? Mówię, najlepiej tak... na rolniku. No a co? Bo się zjeleni, no, nie wszyscy na mechanizacji muszą się znać, muszą na roli się znać. I na wszystkim, żeby jakoś uciągnąć, nie? A... No wyszło, ładne jest, kolorowe, nie? Ale mówię, do Bartesco nie mamy zastrzeżeń. Z taką był kupiony, jest o wiele... Nie będę tu rocznikiem jechał. O wiele starsza niż ta, była 3 lata temu rozebrana, nic.
Żebym nie malował, to bym musiał nawet papierem ściernym jechać. Nie? I widziałem jeszcze, gdzie ja to widziałem? W Baninie u takiej rolniczki. Też miała bartesko, ale nowsze. I tak samo. Nie wiem, czy oni już robią tego typu te kabiny. Teraz widziałem nawet 10 tysięcy prawie to kosztuje. I co z tego? Nie? No może za 10 to już są zrobione, nie? No to jest wszystko. Po co? Tu uszczelka dociska, tu pada na dół i ścieknie, nie podsiąka tam. Po co tu? Jak tu jest woda, nie? Nie tu. Nie rozumiem. No mówię, w tym bartesku były szyby wyciągane, tam nie było takich jajców. To mi było na razie.